mocniejszy jest Balboa. Doświadczenie to z pewnością będzie cechowało Marka Godfira, natomiast czy to wystarczy? Ta eksplozywność, dynamika, przygotowanie odpowiedniego timingu i selekcjonowanie momentów to była zawsze mocna broń Nagala Gromda, Bartłomieja Domalika. To Domalik musi dyktować warunki. I będzie starał się to robić. No teraz niebezpieczny prawy. Na ten prawy musi uważać Bartek. Poluje bardzo często w swoich walkach na bezpośredni prawy właśnie Mark Godbir. To widzieliśmy w jego poprzednich pojedynkach, walkach na gołe pięści, a jego pięści ważą sporo. Teraz właśnie. I to jest teraz ta szybkość. To było kilka ciosów. I cała... Nie jest prawy sierpowy. To jest powtarzanie uderzeń. Nie jedno, nie pojedyncze. 3-4. I rozpoczyna się demolka za chwilę. Ależ to była akcja ze strony Bartłomieja Domalika. Oczy gdzieś latają. Rozmawiałem z Kubiszynem, mówi, że Bartek potrafi przyjąć, przecież walczyli ze sobą. Ale odpowiada jeszcze Mark Godfir. Och, teraz niewiele brakowałoby, tym sierpowym już skosił po raz kolejny Balboa rywala. Ale musi uważać na prawą rękę rywala. Bo to jest wciąż niebezpieczna ręka. Bardzo mocno bije Anglik. Dołożył też lewy prosty, jakby nieco chciał uspokoić ten pojedynek, tempo tej walki Mark Godfir, korzystając ze swoich warunków fizycznych i właśnie po tym lewym szukać tego prawego, który jest skuteczną bronią Brytyjczyk. Widziałem, jak lewym prostym ciężko znokautował swojego rywala w jednej z walk, takiego dwumetrowca, który nie wstawał, po tym z 10 minut leżał. Szuka tych dynamicznych uderzeń Bartłomiej Domalik, natomiast nie chce przeszywać powietrza. Wie, że to może kosztować sporo zdrowia i też... Och, teraz znów zawadził tym lewym, ależ twardy jest, chociaż teraz jeszcze prawy. No, ale widać, że nie pada po pierwszym lepszym ciosie angielski zawodnik. Ale szybkie ręce ma Bartłomiej Domalik, natomiast też już twardą szczękę w tym boju pokazał Mark Godbir. Nie przez przypadek przez niektórych określany mianem najlepszego zawodnika na gołe pięści. Po takich ciosach mogą popękać kości śródręcza. A szczęka nie pękła. No właśnie, widać, że twarda głowa Marka Godbira. Naprawdę dobra runda w wykonaniu jednego, jak i drugiego, chociaż to Mark Godbir przywitał się z deskami po uderzeniu Balboy. To był niebezpieczny, ten prawy na szczęście odchylał głowę. Uciekał przed tym uderzeniem. Tutaj szeroko bity cios, ale tym prawym sięgnął szczęki rywala i posłał na deski w pierwszym starciu Balboa. Pierwszy nie trafił, drugi już doszedł do celu. Ponowił swoją akcję Bartek Domalik. A w tym krótkim dystansie to zdecydowanie rządzi Balboa. On tutaj przyjmuje stery, on ma ręce szybsze. On potrafi znaleźć częściej drogę do celu swoimi pięściami. To była dobra runda Balboa, natomiast też pokazująca potencjał tego starcia. Bo Mark Godbir cały czas jest w tym pojedynku. Balboa, który wygrał piątą edycję Gromdy, wygrał z Bojką Walczakiem, Mariuszem Kruszkiem, Glebą Tołkaczewskim. No! Nic się na szczęście nie stało, ale można doznać kontuzji. Wiemy doskonale, tych kontuzji było dzisiaj co niemiara. Już za dużo, już nie chcemy tych kontuzji. Także przyglądamy się tej batalii, jak taktycznie podejdą do tego Mark Godbir i Bartek Domalik. Teraz bezpośredni prawy, długi taki bity, prawy z prostej ręki, podkrótkowy Marka Godbira. No to jest to, że bije seriami i jest potwornie dynamiczny. I mimo tego, że jest odporny, on tą walkę przegra. Na oko. Nie chce walczyć. Nie, jednak nie chce. A jednak oczywiście. Koniec. Nie widział na to oko. Bartek Domalik górą. Sam jest chyba w szoku, jak to wszystko się skończyło. Ależ on był dzisiaj skuteczny. Ależ jak podkręcał tempo, ten chłopak ma dynamit eksplozywności. Ale pokazał też, że potrafi przyjąć.